No witam, witam. Witam, 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 witam. Witam, witam, witam. Witam, witam. Siema, siema, siema. 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 Siema, cześć, witam was serdecznie. Witajcie moi piękni, ukochani, najcudowniejsi na całym świecie. Witam was, witam. Czekajcie, muszę zrobić mega ważną rzecz. Mega ważną rzecz. Już jestem, dobra git, musiałem poprawić siusiaka. Ale już jestem, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej transmisji na żywo. Witam, witam, witam i od razu pierwsze widzowie. Widzowie, od razu pierwsza rzecz, którą chciałem wam tutaj opowiedzieć, to jest tak. Dla subskrybentów pojawił się wykrzyknik dźwięki, gdzie macie sklep, gdzie możecie właśnie tak puszczać dźwięki. Tam jest chyba cooldown między nimi chyba 3000 sekund, żeby kurwa nie było aż tak po spamu, tylko że wykrzyknik dodam też ze znakami polskimi, czekajcie, już dodaję. Już dodam faktycznie, jeszcze nie pomyślałem, żeby dodać do komendy znaki polskie. Ja kupiłem tego Lego Technika, mega jest, no bo to jest bardzo fajny, nie jakiś mega drogi zestaw. Na pewno powiem wam tak, jeżeli chodzi o mój pokój, na pewno zastanawiam się nad zabraniem loga Valoranta za siebie i po prostu, nie wiem, sadzeniem go gdziekolwiek indziej, ponieważ to logo Valoranta rzadko kiedy włączam po prostu. Rzadko kiedy jest włączone, a też nie chcę, zawsze, mega często to logo robi mi kocie uszy, bo ja mega często siedzę, jak? O tak. I on mi robi kocie uszy. Więc po prostu zastanawiam się, czy go wziąć i nie wiem, nie dać go po prostu gdzieś sobie w jakieś miejsce, gdzie na przykład ja bym sobie włączał logo na przykład wieczorami, jak gram, typu nie wiem, tutaj po mojej prawej, czy cokolwiek w ten deseń. Tak się zastanawiam i na pewno jeżeli jeszcze chodzi o wystrój mojego pokoju, to myślę, czy na razie też tych samochodów nie wziąć z parapetu i ich nie położyć po prostu na półkę tam, żeby po prostu zrobić tak delikatnie, czyściej. Dobrze, wypadłem na montkaście. Który temat był najciekawszy, który najnudniejszy? Według mnie nie ma nudnych tematów, są tylko nudni rozmówcy, a tego na pewno nie mógłbym przyznać chłopakom. Ja zawsze mega dobrze się bawię na Moncastach, tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem typem dyskutatora? No, że lubię mega dyskutować. Ja bardzo dobrze się odnajduję w różnych dyskusjach i mega dużo lubię dyskutować. Też bardzo lubię rozmawiać, więc lubię rozmawiać, lubię dyskutować, ale też nie tak, że ja mam taki mental, że ja muszę się kłócić i dyskutować i nie wiem, jakoś tak, nie wiem, że muszę wygrywać. Nie, ja uwielbiam dyskusję z powodu takiego, że mogę poznawać spojrzenia innych ludzi na świat, preferencje innych ludzi i tak dalej poprzez po prostu, powiedzmy, nie wiem, ja nagle bym z wami zaczął rozmowę na temat, nie wiem, jedzenia. Przykładowo jedzenia. I ja na przykład mówię, według mnie najlepszym burgerem w McDonaldzie, który był, jest znaczy z formy oferty klasycznej dla mnie najlepszy był McRoyal pikantny podwójny pikantny, ale ktoś powie, a nie, bo według mnie lepszy jest wieśmak podwójny i wiesz, i w ten sposób poznajesz czyjeś preferencje i tak dalej, więc to jest według mnie mega zajebiste, co możesz po prostu przez dyskusję wyciągać, bo nie zawsze musisz, nie wiem, nie zawsze musisz wygrać tą kłótnię, czy nie zawsze musisz tam się, wiesz, kłócić i tak dalej, i tak dalej. A bym chyba ba-ba-ba-ba. No szczerze, ja też. Dawno nie jadłem. Tylko że, właśnie, od razu powiem, że na przykład panowie, którzy u mnie kręcą kebaby w Olsztynie, nie są z Turcji, tylko są z Indii. Bo tak się mówi, że Turas. A to nie jest Turas, przynajmniej u mnie w Olsztynie. Tylko to są panowie z Indii. Bo kiedyś do nich przyszedłem do kebaba i oni do mnie mówią tak: what's your YouTube channel? Bo tam jakiś, może jakiś TikTok im się wyświetlił, albo może jakiś tweet, nie wiem. Ale zapytali mnie, what's my YouTube channel? No ja tam im, wiesz, podałem Instagrama, coś tam pogadaliśmy. No i dał mi follow na Instagramie i właśnie tam w opisie na Instagramie nie miał właśnie flagi tureckiej, tylko indyjską. To jest różnicą. Ale właśnie, widzowie, co jeszcze będziemy dzisiaj robić? Zrobimy dzisiaj challenge, a tym challenge'em będzie hot chip challenge, gdzie będziemy jeść najostrzejszego chipsa na świecie. Czy przeżyję? Powinienem. Na pewno tu jest ten chipsik i nie wiem, czy to jest dla pizzy, czy to jest jakiś mega, powinienem się bać, ale dali tutaj rękawiczki lateksowe, więc delikatnie się boję. Jeżeli tutaj dają rękawiczki do jedzenia jednego chipsa, to I am kind of scared. Ale no cóż, na pewno dzięki wielkie dla stronki Czas, która w ogóle zaproponowała mi całą paczuszkę różnych, różnistych rzeczy, za to, że je na streamie, więc to
stole z przyjemnością i od razu będę musiał na pewno pójść po dużo mleka. Ale tak, co jeszcze dostałem od razu? Co jeszcze dostałem? Dostałem jeszcze od nich tak. Seaweed chips o smaku lobstera and paprika. Takie coś. North Sea Shrimp Cracker Sweet Chili. Takie coś. Jakiś serowy snack 100% prawdziwy. I to jeszcze tu jest coś po niemiecku napisane. A nie, to nawet nie niemiecki. Co to jest za język, widzowie? Co to jest za język? Daj mi fokus na to. Halo. Co to jest za język? Ała, kurwa mać, czekaj. Czekaj, kurwa, palec sobie do oka wsadziłem. Ała, kurwa. Don't worry, Twitch administration, I just put finger inside my eye. It's gonna be okay in like 2 minutes, don't worry. Ała, kurwa, umieram. O, ty kurwa, ja sobie kurwa nic z tego chipsa do oka nie wsadziłem? Nie, no na pewno nie, bo to kurwa chyba by nie wyciekło nic z tego. O, już jest lepiej. Ale jakoś kurwa piecze mnie to oko. Kajcie, idę je przemyć na wszelki ok. O, czy za dosłownie minutę wracam. Normalnie ale... wygląda. Kurwa ty, ten chips potrafi przez kurwa folię ci oko kurwa spalić? To przecież to mi wypali dupę. Ale wracając, mamy tu jeszcze tak. Snacks, practice the snacking, konos bebeku. Bam, ale ciemno u ciebie, spoko. Protein barbecue chips. Nie no, daj mi normalne. I baritas ketchup. Ej, mega piecze mnie to oko, czekaj. Poczekajcie, musimy dokonać analizy oka. Poczekajcie, sekunda, momencik. Już jest lepiej, ale dalej mnie piecze. Nie, tak najbardziej mnie piecze tak tutaj. Już tak, po to te rękawiczki dali, ale ja tego nawet nie otworzyłem jeszcze. Ja tego nawet jeszcze nie otworzyłem. Właśnie o to chodzi, że ja tego nawet jeszcze nie otworzyłem, tylko on jest zapakowany fabrycznie w tą folikę taką śmieszną. Ale tak, tak, więc no, tak tu mnie piecze, tak, no tak, o tak, o tu jak dotykam. Czyli tak po prawej? No tutaj od obok tego. Po księdza czy po karetkę? Co ksiądz zrobi, kurwa? Biblię mi przeczyta. Testament? Nie, no co w tym testamencie byłoby do zapisania? O, już widzę, kurwa, widzę na czacie. Mógłbyś mi oddać swoje stanowisko i komputer i telefon, proszę? Zamknij p***e. Dobra, pora na mega ostry chips challenge. Dobra, czyli co? Zasada chyba jest mega prosta. Wsadzam go na ile? Na 20 sekund i dopiero wtedy mogę popić? Czy będziecie łaskawi, mogę 15? 30 kurwa? Nie no, 20! 30 to mnie kurwa zmiecie z planszy przecież. A ja potrzebuję jakąś miskę, żeby to wypluć? Nie, ale na wszelki wypadek mam tu jakąś. Na wszelki mam. Dobra, czekaj, where is timer? O, stopwatch. Nie no, nie piszcie papa, jakie papa? Co my tu mamy w ogóle? Tu są rękawiczki. I co tu jest? Hot Chip Challenge. I survived. Can you handle the heat? Dostałem kod na 10% na następnego. Mega. To jest co? Naklejka. Hot Chip Challenge. I dostałem gift card na jakiś mega ostry Chipotle. No dobra, i co to jest? Can you handle the heat? Gorący chips jest zrobiony z najostrzejszej papryczki na świecie. Ludzie, którzy są na tyle odważni, żeby go zjeść, mogą doświadczyć tymczasowej utraty mowy? Rozmazanej wizji, problemów z oddychaniem albo symptomów podobnych do innych papryczek chili. Da ci na pewno mega super doświadczenie. No mega, amazing. Ej, czemu to jest tylko jedna rękawiczka? Jedna tylko jest. To co, tylko jedną mam zjeść? No w sumie ta, no po co mi dwie? Bo jeden... Oho. Oho. Co za nudy są, tu kurwa, tu. Nudy. Pragniesz tywego f***a, daj mi go do buzi, daj mi go poczuć, blagam, daj. Czarek, ty chłop, dol jakiegoś akta e-maila. Poklikaliście? Ech jak, fikołek. Gratulacje użytkowniku, zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. O chuj. Ok, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny. No dobra.
Jaki tętno? Nie wiem, bo nie mam Apple Watcha. O kurwa, sorry, nie mam Apple Watcha naładowanego. Kurwa, nie wiem, czy ja to chcę robić, widzowie. Może przełożymy to na jutro, co? No dobra, no to co, testujemy. Czekaj, muszę trafić w guzik start. A lewą ręką będzie to ciężkie. Dobra. To dziwnie pachnie, kurwa. 3, 2, 1. Dobra, piję. No mrowi. O. Kurwa. No to jeśli no to jest najgorszy chyba. Sinianki najgorzej działają, no. 2 złote ci mogę dać. 5. Ale chciałeś 2. Ale daj 3. Kotlecik podkreślenie hihi rzuca 5 złotych. Siema. Jak tam ostry chipsik? Smakuje? Boli? Piecze? Proszę cię tylko nie żygaj bly 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 bly. Zero akcji, jest okej, okay. Jeszcze innego bym zjadł. Kurwa, ja bekam tak zimnie jak coś, to mnie za tak, że żygam. Mogłem wziąć ręcznik papierowy. Dobra, już jest git. Dobra. Czekaj, żebyś miał super ten, jak wyglądam. Ale mnie mrowi w rękach. Słaby. Jadłem lepsze. Słaby. Zjem jeszcze jeden. Nie no. Na pewno dalej czuję mrowienie tutaj, w policzkach i w końcówkach palców. Ale jest okej. Okay. Powiem wam, najgorsza rzecz jaka była, to ślina. Ślina tworzy się tak dużo, że zaczynasz się nią krztusić po prostu. Ale nie no, zero reakcji, Imo. Wytrzymałem, lekko tam mnie ruszyło. Lekko mnie ruszyło, jest git. Już jest okej, okay. Już jest git. Już jest git, serio. Już jest git, mówię wam. Serio. Z tego miejsca bardzo chciałem podziękować czas.pl za podarowanie mi tak pysznego chipsa. Był przepyszny. Czekajcie, muszę was obrócić. Był przepyszny. Bardzo mi smakował. Z wielką przyjemnością. Bardzo dobry był. Aż się popłakałem z radości. Dobra, przeszło mi już. Dajcie coś.
mocniejszego, a nie te chipsy dla p***. Dajcie mi coś mocniejszego jednak. Dawaj, na następnym streamie czysta kapsaicyna, czy jak ona się nazywała. Gorszy jest ślinotok, bo daj mi się z m***** leci ta ślina. Dobrze, tą miskę miałem pod ręką. A, i jeszcze katar się pojawia. Katar chyba jest gorszy, tak szczerze. Z litr gluta kurwa ze mnie wyleciał przecież. Z litr gluta kurwa ze mnie wyleciał. Czekaj, idę po drugi papier. Git. Szczerze mówiąc, najbardziej to się wiecie czego obawiam? Sraczki. Kurwa, ale leci mi z tego nosa, ja p***ole. Ale jak to mi tak nos przyczyści, to będę kolory kurwa słyszał, czuł. No, kawał kurwy, że tak powiem, niebo w gębie, piekło w dupie będzie, ale już mi przeszło, już jest okej. Okay. Tylko jeszcze lekko się ślinię, ale mrowienie już mi przeszło. Mrowienie już mi przeszło, jeszcze wezmę sobie łyczka tutaj, ale jest git. Serio mi nie ruszyło, wszystko jest git, nie umieram. Ja tam na pewno widziałem, że był taki jeden zajebisty kadr, że mi dosłownie taką łza kurwa poleciała. Nie wiem, czy ktoś z was to zszotował, będzie trzeba na wodzie potem czeknąć, ale był taki moment, że mi literalnie tak kurwa łza poleciała. Ja mam, a weź daj. No teraz zobaczymy. O jest! O kurwa, ale mnie wyjebało. Mogła być taka? Mogła. 3, 2, 1. O kurwa. Obiektyw zaraz zmienię. Mhm. I powiem wam. Tak. Koło 22 sekundy. O tutaj te oczy mówią tak. O kurwa. Dosłownie tak powiedziały. No. No. Tu już miałem problem z oddychaniem. Ty co jest kurwa? Ej, czujecie, że jak teraz piję wodę, to ona jest słodka? Ale to jest niedobre kurwa teraz. Moje kubki smakowe ociepiały. Jest kurwa, ta woda jest słodka. Taka kurwa fuj słodka. Od miksu mleka i tego. Fu kurwa. I tutaj zaczęło się kurwa ślina wyjść. Dalej mi się trochę ciężko oddycha. O kurwa, tak. Tu miałem kaszlużyga zajebałem. Tu kaszlużyga zajebałem lekkiego. Bo jednocześnie chciałem kaszlnąć, ale też jednocześnie połknąłem ślinę. Ciekawie ile miałem pulsu. Nomrowi. Ciekawie ile miałem kurwa pulsu w piku. Szkoda, że nie miałem naładowanego Apple Watcha, ale obstałem, że ze 160 miałem. Ale się nie zżygałem, także to spoko. Tylko dużo... No. Tak. Ten moment był chyba najgorszy, tak szczerze. Ten moment tutaj. Ten moment był najgorszy, ponieważ czułem mrowienie w uszach do tego stopnia, że odcięło mi słuch. Odcięło mi słuch, musiałem zdjąć słuchawki i odciąć jakiekolwiek dźwięki od uszu, bo po prostu tak mnie mrowiło w uszach. Naprawdę, bębenki mi kurwa robiły tak. Mniej więcej tak mi robiły bębenki, naprawdę. Mniej więcej to słyszałem, tylko że ciszej, ale no. No a tutaj już tylko był mega ślinotok po prostu. A i był, wiecie co? Był jeden mega moment problematyczny, gdzie napiłem się mleka i mega dużo śliny mój organizm zaczął produkować i miałem w mordzie jednocześnie tonę śliny, tonę mleka i po prostu musiałem naraz wypluć to, co zabrałem z kadru. Po prostu nie chciałem pluć mlekiem na streamie jakby, nie? O tu, patrz. Łyk, tutaj trzymam ślinę w mordzie, co widać, że mi policzki napęczniały. Michel, to jest kozaka. I teraz mówię, nie. Nie będziesz pluł na streamie. Kasztan 313 wyplułem, subskrybuje 8 miesięcy. Ale będzie sraka. Ale się zesram.